No od pierwszej epki na pewno zmienił się basista i zmienił się też język, w którym gramy. Może nie do końca się zmienił, ale po prostu na początku tworzyliśmy kawałki po angielsku i to tak długo było z nami, bo na takiej muzyce się jakby wychowywaliśmy. I taka muzyka nam leży, ja też lubię bardzo pisać teksty po angielsku, bo ten język jednak jest bardziej melodyjny. A teraz zaczęliśmy się otwierać właśnie na język polski. I to jednak ma dużo mocniejsze walnięcie, nie? Jak śpiewasz po polsku i jak chcesz coś przekazać, to zupełnie inaczej dociera do ludzi. No, jesteśmy jednak tutaj, a nie tam, także no, zdecydowanie lepiej nam się gra po polsku. Krążek jeszcze tak naprawdę nie istnieje i kończymy materiał, natomiast staramy się na koncertach prezentować te nowe rzeczy, żeby pokazywać ludzkości, że cały czas mamy dla nich nowe propozycje. To tam są fajne pomysły, fajne treści. Powstały nowe utwory, wykrystalizował nam się skład, wydaje nam się, że gramy jeszcze lepiej i planujemy nową płytę przede wszystkim. Nagraliśmy najnowszy singiel, który teraz jest, który wypuściliśmy, nazywa się Not Human, no i dzięki temu, że tutaj wygraliśmy, mogliśmy w to zagrać w bardzo dobrym studiu, na fajnych wzmacniaczach, z fajną realizacją. No i wszystko wyszło chyba okej, wydaje mi się. Wszystkim płyta i jeżeli chodzi o Babimos, to mamy przecudne wspomnienie, bo dzięki tak naprawdę tej imprezie i nagrodzie, którą otrzymaliśmy, mogliśmy sfinalizować, a w zasadzie nagrać swoją własną płytę w studiu Republika. Mam wrażenie, że w jednym z najlepszych studiów nagraniowych w Polsce. I to jest taka rzecz, która jakby w ogóle płyta odmienia wszystko jakby w zespole. Nie stajesz się człowiekiem czy zespołem z demówką, tylko posiadasz już po prostu swój materiał. I jeżeli chodzi o to, no to był pewnego rodzaju start. A oczywiście, no i był Jarocin Festiwal, i był Woodstock Festiwal. I było mnóstwo jakby ciekawych innych jeszcze przeglądów, gdzie mieliśmy okazję się pokazać. I zagraliśmy z Lux Torpedą i z Komą. I jeszcze mnóstwo innych supportów.
które boję się, że teraz nazwę znów pomylę, więc nie ryzykuję. Ale przede wszystkim piękny czas i chyba cały czas spełnianie swoich marzeń. O co? Mama! Jeszcze się zburzę na tym święcie. Co najlepsze było wtedy, gdy byłem z tobą. Ostatni raz uwierz na słowo i czy uwierzysz? To co najgorsze będzie wtedy, gdy tu za progiem zrozumiem, że nie wiem co robię. Dla nas to jest po prostu przyjemna muzyka do słuchania, za alternatywna do mediów mainstreamowych, za popowa do tego, żeby być w mediach alternatywnych promowanym, więc jesteśmy tak gdzieś, przepraszam faktycznie, jesteśmy gdzieś po środku, więc to jest ciągle jednak rok. Ale rozumiem, że jakieś wydawnictwa płyty już na koncie macie. Jacku? Tak, mamy. Pierwszą płytę wydaliśmy w 2008-2009 roku. To mieliśmy wtedy wydawcę, Fonografikę. Bardzo przyjemnie, też wspominamy nagrywanie tej płyty, a drugą nie pamiętam, Piotrze? 2013, Jacku. Nagraliśmy ją z Chrisem Wołowskim z Dick for Dick i też było bardzo przyjemnie i szykujemy się do płyty numer 3. Wytatuję coś głupiego i przebrnę przez najdłuższy wiersz, który nie rymuje się. Wiesz, jak nie lubię tego. Pani co, lubię się. Na ulicach drągią rozkojarzam się. Nawet w pełnym słońcu czasem pada deszcz. Wydawnictwo jest jedno. W tym momencie skupiamy się na tym, żeby jeszcze ciężej pracować. Mieliśmy też mały skład, znaczy mały, no, mieliśmy skład, zmianę w składzie personalnym. Opuścił nas Marcin, jest teraz Szymon, więc też musimy się dotrzeć. Skupiamy się na singlach. Nie chcemy od razu wydawać płyty, bo jesteśmy pewni, że single dadzą nam więcej możliwości. A poza tym mamy bardzo ciekawy nowy materiał, który w części można było tutaj usłyszeć dzisiaj na koncercie. Chcielibyśmy ten materiał w formie singli wypuścić, takich doszlifowanych. Może nie w formie całego wydawnictwa już, ale jakby właśnie singli, które pokażą tą naszą nową twarz. It's getting colder, price. I think about you all the time. We are the stars. We know. I think about you all the time. Zajęliśmy, ale jako jedyni chyba z laureatów z tamtego roku przetrwaliśmy w ogóle jako zespół, więc to jest na pewno nasz największy sukces, że tyle lat udaje nam się grać. A pozmieniało się bardzo dużo.
Mamy nowy skład w porównaniu do tamtego roku. Jest Wojtek z nami, Wojtek, który na klawiszach gra. Jest Marcin Ulszula, który będzie miał hollywoodzkie wejście w kadr. To jest Marcin Ulszula. Rok, mała scena przy Gminnym Ośrodku Kultury i tak naprawdę pierwsze próby tworzenia Festiwalu Miasto Rocka. No i później z roku na rok większa technika, większe sceny, coraz lepsze zespoły, super atmosfera i to tak trwało przez te 10 lat, a już do 2018 roku, gdzie mamy finał tych 10 lat. Znaczy idea jest w ogóle przewspaniała, tak? Czyli to, że komuś się jeszcze chce takie rzeczy robić z takim nagłośnieniem, profesjonalnie przygotowane, z całym zapleczem, ze wszystkim, żeby promować nie tylko te powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie młode zespoły, ale generalnie samego rocka i tą kulturę, która jest z tym związana, to za to jeszcze, za to należy się bardzo duży szacunek, nie? A cała reszta jest tylko już wartością dodaną, tak? Czyli te zespoły, które przyjeżdżają, dają sobie wszystko, przynajmniej dzisiaj tak to tutaj też wygląda i zakładamy, że tak jest też co roku, od roku 2010, a to jest wspaniałe. Myślę, że to jest zwłaszcza teraz bardzo dobre ze względu na oswajanie ludzi z muzyką rockową, powinno być więcej rzeczywiście takich miejsc i bardzo fajna idea, żeby tutaj prezentować taką scenę regularnie, nagradzać, wspierać, myślę, że zdecydowanie powinno być więcej takich akcji. Taka inicjatywa jakby takich konkursów dla zespołów jest całkiem fajna, bo jest to możliwość po prostu dla ludzi, którzy jeszcze nie są w jakiś sposób znani, żeby się pokazać i żeby się wypromować, także jak najbardziej. Ja zdecydowanie polecam taką drogę, no bo przede wszystkim, tak jak nam dało to szansę nagrania płyty w studiu, na którą, no nie oszukujmy się, wiele młodych zespołów po prostu nie stać, tak? Także jest to bardzo dobra droga właśnie, żeby gdzieś może ponagrywać w studiu, zdobyć jakieś kontakty, poznać kogoś z radia, nie wiem, tutaj właśnie kogoś, kto gdzieś dobrym słowem opowie o zespole i w ten sposób to się chyba wszystko nakręca. To jest wspaniała inicjatywa, w ogóle bez dwóch zdań. Jest to przedsięwzięcie godne naśladowania w całym kraju i my wspieramy zawsze i bardzo lubimy jeździć w takie miejsca i grać na takich festiwalach, dlatego że jakby kultura rockowa w Polsce jest taka, jaka jest i każdy ruch, który wspiera to w ten sposób, jest godny pochwały i my obiema rękoma, czy rękami oraz wszystkimi kończynami, które posiadamy, się podpisujemy pod tym. Są potrzebne, oczywiście, bo wiadomo, że w mediach nie ma takiej muzyki, ale musi być jeszcze jeden warunek. No wiesz, mamy w jury chłopaków naprawdę z mediów, które rządzą, że tak powiem, w Polsce. I fajnie by było, gdyby jeszcze oni coś z tą muzyką zrobili. Nie mówię może o nas, bo tu są inne kapele, może lepsze, może gorsze, nieważne, ale nam brakuje takich młodych kapel w tych mediach, które oni reprezentują. Wiadomo, że Radio ma pewne ograniczenia, jeśli chodzi o repertuar i nie poleci Gentleman, ale może kiedyś się uda, ale ten przegląd temu też służy i może gdzieś tam wyłowią jakąś perełkę i będą te kapele potem hulały w stacji radiowych. Jak ma się do tego dystans i przyjeżdża się po to, żeby zbierać doświadczenia, zaprezentować, ale też poznać zespoły, poznać w ogóle ludzi, którzy są w tym środowisku muzycznym, bo przecież takimi osobami są zwykle jurorzy, no to jest jak najbardziej na plus i trzeba w tym brać udział, bo to tworzy prawdziwe zespoły, nie takie twory telewizyjne czy castingowe, tylko no takie po prostu, które grają na scenie i żadna scena im nie straszna. Ja jestem w ogóle pod gigantycznym wrażeniem tego, w jaki sposób to wszystko było realizowane. Bardzo rzadko się zdarza, żeby poza wielkimi ośrodkami miejskimi tego typu inicjatywy miały szansę na powodzenie. To, że przez 10 lat udawało się zorganizować taki festiwal, musimy mieć na uwadze to,
w jakich okolicznościach, jak rozwijała się muzyka rozrywkowa w tym czasie. Naprawdę czasami trzeba było bardzo, bardzo poważnie bronić idei festiwalu z częścią konkursową, który będzie się opierał tylko i wyłącznie na muzyce rockowej. W związku z czym pełen szacunek, ogromne ukłony dla organizatorów, ponieważ to było coś, czego wydaje mi się, że będzie, jeżeli będzie brakowało, to będzie bardzo, bardzo brakowało, bo to jest jeden z niewielu momentów na to, żeby jeszcze trochę nauczyć ludzi słuchania muzyki, bo słuchanie muzyki rockowej to nie jest tylko przyjemność, to nie jest tylko zabawa, tylko to jest też jakaś forma edukacji. Dlatego ze wszechmiar wydaje mi się, że wskazane byłoby, żeby czy samorządy, czy ktoś wyżej pomagali w realizowaniu tego typu przedsięwzięć. To są zespoły, które naprawdę już na polskiej scenie muzycznej istnieją, odnoszą sukcesy, grają koncerty wspaniałe, więc sama radość, tak naprawdę współpraca z takimi zespołami wygląda inaczej. Ja tylko dodam, że sięgając sobie wstecz, przesłuchując ponad 3000 różnych utworów zespołów, które się zgłaszały tutaj na festiwal, to tak naprawdę jest to czołówka polskich zespołów, która występuje tutaj na scenie. W tym roku było wyjątkowo ciężko, bo to są naprawdę artyści, którzy już bardzo dużo osiągnęli i jeszcze prawdopodobnie bardzo dużo osiągną. Wybór zespołu Sirens Hill to było bardzo, bardzo trudne zadanie i też dziękujemy organizatorowi za umożliwienie nam tego. Dziękuję bardzo.